Zastanawiasz się, jakie idee, dla jakiego kraju, w jakim momencie rozgrywki, co jest dobre na single player, co jest dobre do multiplayer? Mam nadzieję, że uda mi się na to odpowiedzieć w tym poradniku. Witam wszystkich imperialistów w poradniku do Europy Universalis 4. Ja jestem Lukas i chcę Wam przedstawić dzisiaj poradnik z grupy idei administracyjnych. Jeżeli jesteś nowy na kanale, no to ci tylko wspomnę, że ja mam już dość sporo poradników na kanale, zarówno z mechanik, jak i poradników do krajów. Jeżeli chcesz być na ten temat informowany, zapraszam do subskrybowania. Na pierwszy ogień z grupy idei administracyjnych bierzemy oczywiście pierwsze od góry, czyli innowacyjne. I tutaj najmocniejsze rozwinięcia to jest oczywiście innovativeness gain plus 50%. Następnie zmniejszenie kosztów technologii minus 10% oraz kosztów wprowadzenia instytucji o kolejne 10%. Za rozwinięcie idei do końca dostajemy advisor cost zmniejszone minus 25%. Pozostałe perki takie jak prestiż, dodatkowy możliwy doradca do wyboru, monthly war exhaustion albo dodatkowy dowódca wojskowy, no to są takie średniej klasy bonusy, jakbym nie mówić już słabe. Idee innowacyjne wpiszą się w pierwszej kolejności fajnie dla krajów, które będą planowały wprowadzać sobie anglikanizm, ponieważ o 100% wtedy łącznie przyspieszacie sobie wzrost innowacyjności w kraju, a kiedy już osiągniecie 100 punktów, dostajecie dość fajne bonusy. Kolejną fajną sprawą jest zmniejszanie kosztów doradców. Tutaj bardzo fajnym przykładem kraju z takimi ideami i są oczywiście Czechy, które bazowo mają tańszych doradców o 10%, a na samym końcu mają rozwinięcie, że doradcy z kulturą władcy kosztują dodatkowo minus 25%. W estate'ach możecie oczywiście nadać przywileje, które spowodują, że każdy doradca administracyjny, dyplomatyczny lub militarny będzie kosztował minus 25%. Powoduje to, że na początku rozgrywki możecie mieć naprawdę tanich doradców dość szybko, ale pamiętajcie, że z czasem ten efekt się po prostu niweluje, bo co roku koszty doradców rosną o 0,5%. Trzeci typ krajów, na których wyrąbiście sprawdza się innowatywność, jest to na przykład Francja, która w swoich ideach narodowych ma koszty technologii minus 10%. Ogólnie też polecam wprowadzać innowatywność na krajach grupy włoskiej, tylko nie tych, co sobie zbustowałem, tylko te, które już mają jakieś zmniejszone koszty technologii bazowo w swoich ideach. Idee innowacyjne mają kilka dobrych polityk oraz dwie naprawdę całkiem niezłe, szkoda, że jedną z nich znerfili. Po pierwsze, innowacyjne idee lubię łączyć tutaj z ideami dyplomatycznymi dla jeszcze dodatkowej redukcji kosztów advisorów. Zobaczcie też, że coś takiego macie podobnego w Influence Ideas. Poza tym innowacyjne idee świetnie, bardzo często się łączy również z Quality Ideas, ponieważ dostaje się wtedy dodatkowe 10% Infantry Combat Ability. Szkoda, że to znerfili z 20%. Idee innowacyjne w grach single player to są jedyne idee, które trzeba wprowadzić koniecznie jako pierwsze albo wcale, bo szczerze mówiąc, im wcześniej je wprowadzicie, tym więcej punktów oszczędzicie na upgrade'owaniu technologii i tym więcej punktów zyskacie z waszych ulepszonych doradców. Im dalej w las, im dalej w rozgrywkę, tym są po prostu mniej opłacalne. W grach multiplayer idei innowacyjnych zazwyczaj się nie bierze, albo się bierze jako piąte albo szóste, żeby dostać tutaj 10% Infantry Combat Ability. Ale teraz, z tego co wiem, już się tego nie robi. Drugie w kolejności są idee religijne. Tutaj najmocniejsze rozwinięcia to dodatkowy misjonarz zawsze na propsie, następnie zwiększona siła misjonarzy o 3 dodatkowe procent, tolerancja prawdziwej wiary, czyli w teorii stabilniejsze wasze prowincje, ale o tym trochę więcej przy humanizmie powiem, zmniejszone koszty misjonarzy o 50% oraz w zasadzie jedyny perk, dla którego ja osobiście biorę tę ideę, to jest Deus Vult. Wszystkie pozostałe są o wiele mniej ważne niż ten ostatni. Deus Vult Cassius Belli jest to jedno z najlepszych Cassius Belli w grze, dostępne dla większości krajów, które powoduje, że możecie szybciej podbijać i skuteczniej kraje innej wiary niż wasza własna. W zasadzie z tego Cassius Belli w większości przypadków zrezygnujecie dopiero w 1680 roku, kiedy wprowadzicie 23 poziom technologii i dostaniecie imperializm Cassius Belli. Idee religijne również zazwyczaj biorę jako jedne z pierwszych, zazwyczaj w pierwszej trójce je mieszczę
I używam je zwłaszcza na kraju takim, jakim jest na przykład Moskwa albo inne kraje, które mają dostęp do podbijania prowincji religii innych niż wasza własna. Czyli tak jak tutaj dla przykładu Ortodoks Moskwa, która graniczy z dużą ilością krajów katolickich oraz sunnickich, daje wam to możliwość wypowiadania wojen z religijnego Cassius Belli, gdzie możecie po prostu żądać wszystkich prowincji, ponosząc następujące koszty. Naprawdę jest to jedno z najlepszych Cassius Belli w grze. Parą idei, które mają jedną z najlepszych polityk, jakie możecie brać z religijnymi, są Trade Adias dla Good Produce Modifier plus 10%, lub dla krajów, które chcą w jakiś sposób budować morale waszej armii, łączy się z ideami ilościowymi albo jakościowymi, bo wtedy dostajecie dodatkowe morale. W grze single player idee religijne brałbym tylko i wyłącznie w momencie, kiedy miałbym możliwość prowadzenia ekspansji w kierunku religii innych niż moja główna własna i niekoniecznie też mi zależy na ich nawracaniu. Kolejnym powodem jest właśnie nawracanie prowincji i robienie na przykład achievementu jedna wiara na całym świecie. Wtedy religijne to praktycznie must have. W grach multiplayer idee religijne bierze się również jako piąte, szóste rozwinięcie, czyli gdzieś bardzo późno, właśnie dla polityki, która daje wam morale. Idee ekonomiczne. Idee, które są w sumie dość paradoksalne, bo jednocześnie są najbardziej użyteczne, jak i bezużyteczne. Użyteczne dlatego, że w zasadzie się je bierze tylko i wyłącznie dla tego rozwinięcia tutaj ostatniego minus 20% kosztów developmentu, które jest w bądź co bądź dość mocne. Pozostałe rzeczy, na które warto jest tutaj zwrócić uwagę, to zmniejszenie kosztów budowania budynków, zmniejszenie inflacji, co przydaje się w krajach, które mają jakieś tam kopalnie złota, zmniejszenie autonomii, a o pozostałych to nawet szkoda gadać. Te idee działają świetnie w krajach włoskich, które mają już bazowo w swoich ideach zmniejszony koszt developmentu, a jeszcze lepiej działają tutaj te idee w momencie, kiedy je używacie w krajach włoskich, które posiadają religię prawosławną. Religia prawosławna ma pewną ikonę, która zmniejsza o dodatkowo 10% koszty waszych budynków oraz zmniejsza koszty waszego developmentu. Fajnie też się to spisuje z religią anglikańską oraz z protestancką. Warto jest też wspomnieć o religii Ibadi, która może posiadać oprócz Good Produce Modifier również tutaj szkołę pewną, która ma dodatkowo 10% zmniejszone koszty developmentu. Idee ekonomiczne mają bardzo fajne rozwinięcia z ideami militarnymi. Mianowicie, z ilościowymi posiadają dodatkowo koszty developmentu zmniejszone o 10% oraz zwiększony force limit plus 10%. Z jakościowymi dostajecie dodatkową dyscyplinkę, co jest zawsze na propsie. Warto jest tutaj też wspomnieć o ideach ofensywnych, gdzie dostajecie artillery combat ability plus 10%. Teraz tak, kiedy brać idee ekonomiczne? Na grach single player w zasadzie, jeżeli planujecie kampanię typu podbój wszystkiego wszędzie, po prostu ich nigdy nie bierzecie. Nie ma najmniejszego sensu ich brać, nie sprawdza się to i to nie pasuje do tego stylu gry. Ale mianowicie, jeżeli chcecie grać jakąś kampanię typu odtwarzanie potęgi danego małego regionu kraju, czyli tak zwane wersja TAL, gdzie wam zależy na maksymalizowaniu efektywności w waszych prowincjach, no to ekonomiczne jak najbardziej się przydają i też im wcześniej, tym lepiej. Ale tutaj nie ma tego wyboru, że to musi być pierwsze, drugie, trzecie, czwarte rozwinięcie. I dodatkowo bym doradzał zawsze brać w parze z ilościowymi. Na grach multiplayer ekonomiczne w zasadzie zawsze są albo pierwsze, albo drugie. Zawsze. Dlaczego tak? Ponieważ do pary bierze się właśnie, tak jak już wspominałem, jakościowe, dzięki czemu macie dodatkowe 10% dyscypliny, a następnie dobiera się ilościowe, żeby zmniejszyć koszty dewowania prowincji o kolejne 10%. Pamiętajcie, że dewowanie prowincji to jest meta już od dłuższego czasu w grach multiplayer i jest to super ważne. Im lepiej to zrobicie, tym szybciej wygracie. Kolejne idee to expansion ideas, czyli jedne z tych do kolonizowania świata i w zasadzie dla większości krajów są to idee must have przy kolonizowaniu właśnie. W innym wypadku raczej się ich nie używa. Mocne strony tej idei to na pewno dwóch dodatkowych kolonistów oraz zwiększona szansa na kolonistów w stosunku rocznym o 5%. Następnie dodatkowy kupiec, zwłaszcza na początku gry, bardzo się przydaje, jak i zwiększony przyrost w waszych koloniach już punktowy o 20%.
też bardzo mocne rozwinięcie. Tutaj trochę niedoceniane jest minimalna autonomia w terytoriach o 10%. Niby nic, ale jednak daje to dość sporo, zwłaszcza jeżeli się to połączy z hegemonem ekonomicznym i jeszcze z polityką w governmencie waszym. Chociaż jeszcze tej taktyki nie testowałem, ale mam wrażenie, że jeżeli zbijecie do 50% autonomię w waszych terytoriach lub trade company, powinno to dodawać naprawdę fajne efekty. Idee ekspansywne w zasadzie bierze się do pary tylko i wyłącznie z ideami eksploracyjnymi, żeby dostać rozwinięcie Global Settler Increase minus 20% oraz Native Uprising Chance minus 50% w waszej polityce kolonialnej. Kraje, dla których bym polecał tą ideę, to oczywiście wszystkie kraje, którymi zamierzamy grać pod kolonie, czyli Kastylia, Portugalia, Anglia, Polska oraz USA. Ponieważ USA może zbić autonomię w swoich terytoriach do 30%, ponieważ ma takie rozwinięcie w swoich ideach. No i tak samo, jeżeli gracie jakimiś państwami w Nowym Świecie, gdzie musicie kolonizować te prowincje, to również częściej się bierze ideę expansion dla szybszej kolonizacji dalszych tutaj terenów, jak i korzystania z tej autonomii właśnie. W grze single player są to idee, które w zasadzie nigdy nie są brane, ewentualnie są brane na jakieś krótkie okresy czasowe, gdzie musicie się na przykład gdzieś dostać. Są zdecydowanie lepsze expansion ideas od idei eksploracyjnych, ponieważ mapy zawsze możecie ukraść, a dwóch dodatkowych kolonizatorów i zwiększona szansa na kolonię jest zawsze na propsie. W grach multiplayer w zasadzie nie widziałem, żeby ktoś popełniał samobójstwo i brał tę ideę, no chyba że miał w planach właśnie ucieczkę do Nowego Świata, no to wtedy właśnie szedł takim buildem, że expansion exploration i jak najszybciej uciekać do Nowego Świata. Albo exploration expansion, bo tu może być odwrotnie. Idee administracyjne, jedne z moich ulubionych, szczerze mówiąc, ponieważ są aż tak dobre. Najważniejsze rozwinięcie w ideach administracyjnych to jest Core Creation Cost minus 25%. Dlatego, że im wcześniej to weźmiecie, tym więcej punktów na korowaniu prowincji sobie oszczędzicie. Też bardzo fajnym rozwinięciem jest tutaj koszt technologii administracyjnej minus 10% oraz dość sporo bonusów do najemników. Mercenary Cost, Mercenary Maintenance oraz Mercenary Manpower plus 25%. Ostatnia rzecz z rozwinięcia, czyli Gathering Capacity, 25% też jest bardzo mocnym bonusem. Przykładem kraju, na którym warto jest brać idee administracyjne jako jedna z pierwszych, jest Imperium Osmańskie, które znakomicie się skaluje, ponieważ ma już pierwsze rozwinięcie w swoich ideach narodowych, Core Creation Cost minus 20%. Również te idee administracyjne fajnie się skalują na przykład na Rosji lub wszelkie inne kraje, na których macie taki modyfikator w ideach narodowych. Najlepszym rozwinięciem, polityką idei administracyjnych jest ich połączenie z ideami influence ideas, czyli wpływów, jakoś tak, które zmniejszają koszty anektowania, przyłączania waszych wasali do waszego imperium o dodatkowe procent. Gdzie jak wiecie, w ideach influence jest już bazowo 25%, więc to jest znakomita redukcja i to jest jedna z takich polityk, które musicie mieć po prostu przy podboju świata. W grze single player pod bardzo dużą ekspansję połączenie administracyjnych i influence ideas to jest praktycznie coś, co musicie mieć. Jeżeli miałbym brać te idee, to zawsze je biorę albo jako pierwsze dwa, albo w pozycji piątej i szóstej, tuż przed imperializm Cassius Belli. W grze multiplayer raczej tej idei się nie używa, nie widziałem tego. Jeżeli się by gdzieś pojawiała, to myślę, że gdzieś na dalszych etapach rozgrywki i to przeważnie dla bonusów dotyczących tutaj kosztów najemników. Może w grze Vidjangarem, który ma jeszcze tam inne bonusy do najemników, bym brał administrative idea, ale raczej wątpię. No i na koniec zostały nam idee humanistyczne. To idee humanistyczne tak naprawdę są tymi ideami, o których powinniście myśleć, jeżeli chcecie walczyć z buntownikami oraz mieć mega stabilny kraj. W zasadzie idee humanistyczne to są jedne z tych idei, które nie mają słabych tutaj perków rozwinięć dalszych, ponieważ wszystkie są mocne. Każdy się przyda. Religious Unity plus 25%, National Unrest minus 2%,
punkty, tolerancja heretyków, skrócenie czasu separatyzmu, to jest bardzo mocne. Dodatkowa kultura, akceptowalna kultura to większy przychód z danej kultury, większa stabilność w danej kulturze i jeszcze parę tam innych bonusów. Improve relation, no to szybsze opadanie agresywnej ekspansji, zawsze na propsie. Tolerancja hedgenessów, bardzo fajnie. Oraz koszty idei minus 10%. Idee humanistyczne są jeszcze tym lepsze, jeżeli na przykład dany kraj już sam w sobie ma jakieś podstawowe punkty tolerancji heretyków oraz inowierców, żeby wyjść na plus 1. Dobrym przykładem jest na przykład Imperium Osmańskie, które ma minus 1, tutaj 2 punkty, więc jak sobie dodacie, to tak czy siak tu będziecie mieli plus 1, tu plus 1 i wszystkie religie w waszym kraju będą akceptowalne, nie będą generowały wam minusów z Religious Unity. To jest naprawdę bardzo mocne. Zresztą, nawet jeżeli nie macie takich minusów, bonusów do tolerancji innej wiary, tak czy siak warto jest brać humanistyczne, jeżeli nie chcecie się bawić z buntownikami. Osobiście idee humanistyczne bardzo lubię łączyć, zwłaszcza z ideami ofensywnymi, co daje nam National Unrest dodatkowy minus 1 punkt oraz, co najważniejsze, Years of Separatism minus 5 punktów. To powoduje, że w zasadzie prowincje, które podbijecie, separatyzm w tych prowincjach będzie znikał bardzo, bardzo szybko, w przeciągu kilku lat. Kolejne bardzo mocne połączenie w humanistyczne plus dyplomatyczne daje wam to dodatkowo improve relation plus 20%. Jak mówiłem, improve relation jest to takie coś, co bardzo fajnie działa przy obniżaniu agresywnej ekspansji, którą już macie, czyli prędkości spadania tego. W grach single player połączenie humanistyczne oraz dyplomatyczne w rejonie Holy Roman Empire to jest praktycznie coś, co musicie mieć, bo będziecie wtedy w stanie o wiele szybciej tutaj podbijać, ponieważ wasza agresywna ekspansja, mimo że ją nabijecie, no to będzie znikała w przeciągu 10 lat, od 50 do 0 w przeciągu 10 lat. Wspomnę jeszcze tylko, że połączenie humanistyczne i ofensywne to coś, co musicie mieć koniecznie na każdej hordzie, na której gracie. To są dwie pierwsze idee, które musicie mieć, humanistyczne oraz ofensywne na hordach. W tej kolejności. Inaczej wasze hordy eksplodują! W grach multiplayer idee humanistyczne często się bierze, ale gdzieś właśnie również później, jako piąte albo szóste, żeby ustabilizować sytuację w kraju. No to przebrnęliśmy przez wszystkie idee administracyjne i teraz, jeżeli wy macie jakieś tutaj porady, które moglibyście udzielić innym użytkownikom na temat ich zastosowania, dawajcie to w komentarzach, polecam też tam zajrzeć na wszelki wypadek, jeżeli się pojawi coś, o czym nie wspomniałem, albo się okaże, że nie wiedziałem, że mogę coś jakoś użyć jeszcze inaczej, bo przecież jest to możliwe. Mam tylko w końcu 7000 godzin w tą grę. Kolejną grupą idei, które będę omawiał już dla was za tydzień, są oczywiście dyplomatyczne i zapraszam was do obejrzenia innych moich poradników z mechanik do Europy Universalis 4.